Witajcie ludzie z powrotem, czy zagrajmy we Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Przy pięknym, fajnym, zarąbistym finale rozdziału pierwszego. Szkoda, że będziemy musieli opuścić flot sam, ale w tym odcinku zakończymy pierwszy rozdział i ruszymy razem z Jurvetem. Bo tak, ten let's play będzie robiony po stronie Jurveta. Tak już zdecydowałem na początku. Chociaż z początku to było dość trudne, trudna decyzja, ale w końcu zdecydowałem, że chcę w końcu na poważnie przejść drogę Jurveta. Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym się zdecydować, to nie wiedziałbym, rzucałbym zazwyczaj monetę albo popatrzyłbym, na co mam w tej chwili akurat ochotę, bo lubię obydwu, lubię Jurveta oraz Rosha, to są obydwie drogi są fajne i obydwie postacie są fajne, więc... Musieliśmy się minąć. Ślady są świeże. Fen? Niedługo znajdziemy i Skojatel. Ile to? Kto? Gdzie? 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 Kto to był? Gdzie? Co? Kto? Gdzie? No już nie wiem, obojętnie. Ale w każdym razie nie rozumiem tej dyskusji, że to tak samo, jeżeli chodzi o to, o kłótnie pomiędzy drogami i pomiędzy obydwoma wyborami w Wiedźminie Dwójce. To jest tak samo jak z Xboxem, czekajcie, powiem wam tutaj, to tak samo jest jak z Xboxem i PlayStation. Jedni kłócą się, że Xbox jest lepszy, inni, że PlayStation jest lepsze. Inni się kłócą tak samo, że tutaj Jorvet jest lepszy, a inni, że Rosh jest lepszy. A ja mówię, że obydwie są dobre, chociaż ja jestem bardziej fanem PlayStation, jeżeli chodzi o to, ale obydwie rzeczy są dobre, tak samo obydwie strony tutaj są dobre, dlatego tutaj naprawdę nie mogę się zdecydować, które jest lepsze, ale w tym let's playu będziemy grali po stronie Jurveta. No dobrze, Jurvet, gdzie ty jesteś? Tutaj. Zabieram się. Jestem. Jesteś wreszcie. Faktoriarz się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. W przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę. Nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej z Leto. W przystani nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na barce będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy po twojemu. Skojatel! Evelien Vrihet! Vrihet! Za mną! Jej, 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 odprowadź Jurveta na statek więzienny. No to mi się wydaje, że będzie najlepsze. Tak, to znowu taki sam podstęp. Chociaż nie wiem, co by było, gdybyśmy... No, nie, dobra. Nie wiem, co by było, gdybyśmy zrobili tam... Gdybyśmy brali tamto, musielibyśmy Jesteśmy się bardziej skradać. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lębas z masłem. A, lębas. Co? Nic, Dwan. Prowadź. Świetnie. To było, kurde, zarąbice. Takie nawiązanie do Władcy Pierścieni. Lepsze jak lębas z masłem. Jeżeli jakbyście nie wiedzieli, to lębas jest chlebem elfów. Wystarczy tylko jeden kęs, żeby starczyło jedzenia na jeden posiłek. Dokładnie tak to chyba było. Jeden gryz lębasa zapełnia żołądek na jeden posiłek. Tu i kto idzie? Na wiele, wiele godzin. Elfa złapałem. I to nie byle jakiego. Jurvet! Loredo obsra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha! A już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj? Żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. Ja nie mogę, to jest po prostu zajebiste. Jurvet złapany! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła! Tak. Wiesz, co jest zabawne, Gwimblade? Przychodzi tak po prostu i tak sucho mówi, ja złapałem elfa. Elfa złapałem. Co? To było genialne. Nie byłem, a zamieniłem życie tych dłan w piekło. I jak ci się podoba w stworzonym przez ciebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinny? Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni, tak to już jest na tym świecie. Drugie strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie dzisiaj umierał, Jurvet. Poza żołdakami komendanta. Elfa złapałem! No cześć! Stać! Gdzie ty? To Jurvet. Loredo kazał przyprowadzić go na barkę więzienną. Jurvet we własnej zasranej osobie? Kurwisyn zastrzelił mojego brata! Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś?
elfi kochać? Loredo powiedział, że nie macie prawa mi przeszkadzać. W takim razie zapomnij, że się odezwałem. Świetnie. Zabarykadują mi teraz drogę. No nie, no cudownie. Elfa złapałem. To jest po prostu świetne. Elfa złapałem. I to jakiego, nie kurde. Jorwę, zajebiście. Tacy jak ten mały, skurwiały Dwan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastów. Zwykłe dziękuję by wystarczyło. Jasne. Jesteś moim bohaterem. Nie czułem sarkazmu w ogóle, nie. Tam niczego takiego nie było. No to szybko na barkę. Prowadzę Jorweta na barkę. Dupy. Polecenie Loredo. No dobra. Jak oni kurde wszyscy wierzą, nie? Mógłbym wejść kurde im do magazynu i okraść ich. A, polecenie Loredo. Świetnie, mógłbym tutaj się zabawić z nimi normalnie. Ale ten kaptur, nie? Czuję się jak taki krasnoludek. Ty, patrzcie, łap. Tra. What the, yo, jestem, ja pierdzielę. Ach, chrześcijanin tańczy, jest rąbiście, łopu, dobra, nie psujmy klimatu. Lecimy na barkę. No to ostatnie spojrzenia tutaj na flotca, bo za chwilę wydostaniemy się stąd. Panowie, przyniosłem Jorweta. Co tam u was? No cześć, dawno się nie widzieliśmy. Bierz tych z lewej, z prawej są moi. Że też nie zauważyli, że on w ogóle nie jest związany. Czy to idioci, czy jak? Ja miałem brać tych z prawej. Przez lewej miałem brać, już sam na mnie zapomniałem. Zapomniałem, których miałem brać, z której strony. To zabiję wszystkich, po prostu. Zdecydowanie za wcześnie, elfie. Ja bym powiedział, że trochę za późno. Ojej, trochę dużo ich, ale jakoś sobie poradzę. Mam w ogóle odpowiedni miecz? Tak, mam. No dobrze. No cholera. Wiewiórka. Jaskółka by się przydała. Ta wiewiórka. Wiewiórka by się przydała. Nie ma takiego eliksiru, idioto. Jep. Ojo. Strażników rozpierdala. Jak ja się cieszę, że mogę ich zabić w końcu. Jak ja ich nie lubię. No dobrze, ale że mamy zaufanie Jorweta teraz. Się cieszę, kurde, bo lubię Jorweta. Ale za to straciliśmy zaufanie Vernona Rosha. Chyba jak następnym razem się spotkamy, to dostaniemy w ryj. Nie. O ty w mordę kopany, ty mały chomie. Ty chomie, ty. Gdybym miał kuszę, to bym z niego teraz strzelił teraz pomiędzy oczy. Ale nie mam kuszy, dlatego muszę poczekać, aż mi się naładuje Quen, a teraz się zabawimy, panie. Ej, co to miało cholera jasne być? Śmierć za Temerię! To dobra śmierć! Ups, nie ma już Temerii. O, zapomniałem. O, ojej! Zapomniałem, że już Temerii nie ma. To jest... takie fajne. Chodź, malutki. On naprawdę ma sporo życia, nie? On chyba jest tutaj tym najsilniejszym. On tutaj jest tym szefem. On jest tutaj babo. On jest baborosa. Chodź tu, mały. Dobra, zabijam najpierw tego, żeby nie przeszkadzał. O, ja pierdzielę. Gdzie znowu wpierdol? Ja ci zaraz dam wpierdol. I tak planowałem dać wpierdol, dlatego coś długo potrzebuje tutaj na niego. To się zaczyna robić żałosne. Dawaj, spadaj. Dawaj. Już to trwa stanowczo za długo. O, chodź. Za plecy. Zaciachać. Yeah. Kolejny poziom. To już ma teraz 2 punkty do rozdania. Wiedziałem, że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie. Bohater się znalazł. Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki żywcem! Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. Hej!
Bleded One. No spokój się, wcale taki głupi nie jestem. Ale teraz... to będzie teraz kurzujące. Którego wyboru mam... No, mam teraz nowy wybór. Uratuj elfki lub ścigaj Loredo. Cholera jasna. Loredo oszalał. Chciałbym za... Spierdolaj. Cholerne sukinkoty. Spadajcie. Niby chciałem zabić Loredo, bo to sukinsyn, ale to zachowam sobie na drogę Vernona Rocha, kiedy będę robił let's playa z niej kiedyś. Muszę uratować kobiety. Ale chyba mam trochę czasu, znaczy tak szybko się nie spalą, tak, muszę ich, znaczy mam czas, żeby ich załatwić tutaj. Ale jeżeli powiem za Loredo, to niby spaliły się żywcem, a tak kurde... Niby jestem wiedźminem, ale jednak mam sumienie. Otwieraj te cholerne drzwi, otwieraj te drzwi. Gnoje. Szybko, szybko! Na górę! Nie spalimy tutaj żadnych... żadnych dziwek. Tym bardziej nieludzkich. Nieludzko! Nieludzko pięknych! Ha, ha, ha! Dobra, spokojnie, już spokojnie. Uratuję za wszystkich. Loredo. Uciekł. Gwynblade! Loredo ściąga posiłki! Odpływamy! Czekaj, czekaj! Musimy skakać. Nie możemy! Jesteśmy związane, pomóż nam! Mam zamiar. Szybko, szybko, szybko. Bo zaraz się spalimy. Już szybko, wyskakuj, wyskakuj przez to okno. Wyskakuj, cholera, wyskakuj. Najlepsze jest tylko to, że to nie są dziwki. To jest najlepsze. Pomyliłem się. Cholera, jasne. Wyskakujmy. Dawaj, Geralt, no dzięki. Odpływamy. Loredo uciekł. Długo nie pożyje. Jeśli nie wykończą go miejscowi, zrobi to ktoś inny. To bez znaczenia. Ocaliłeś nasze kobiety. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Pomóż mi znaleźć królobójcę i Triss. To będziemy kwita. W takim razie do Vergen. Odpływamy! Vernon Roche. Wypłynął bez przeszkód? Nic mu nie jest. Pogawędziliśmy chwilę, gdy szedłeś na klify z łucznikami. Chciałem, by wiedział, że odpływa tylko dlatego, że mu na to pozwoliłem. Teraz pogramy Jorvetem, ludzie! Możemy trochę powalczyć jako Jorvet, to jest fajne. Gdybyśmy nie możemy, możemy tylko trochę biegać, nie możemy się rolować, nie mamy żadnych ataków, możemy tylko atakować. Znaczy, nie mamy żadnych dodatkowych ataków. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skoyatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roche. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skoyatel. Kończ już! Nie zabiję cię, Roche. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie Roche. Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Gdybyśmy wybrali... Zapływamy! Gdybyśmy wybrali... stronę Rosha, to byśmy grali teraz Roshem i pokonali Jorveta. Taka ciekawostka też, taki mały dodatek. Dość fajna sprawa, moim zdaniem. Udało się. To dopiero początek. Ale cieszę się, że stanąłeś po właściwej stronie. Zazdroszczę pewności. Najlepszy rozdział się kończy. Ta muzyka teraz jest fajna. Następne rozdziały też są fajne, ale niestety nie aż tak, nie już aż tak epickie. Przynajmniej jak dla mnie. No ale zobaczymy. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru.
Tam właśnie, jeśli wierzyć elfom, zebrali się wolni ludzie pod sztandarami Verden, by walczyć z kedweńskim najeźdźcą. Nadmienić tu należy o wyjątkowych personach, które przyłączyły się do mojej drużyny. Choć przyznaję, że przykrym jest towarzystwo łotrów i morderców z komanda Skojatel, to pomoc Jorveta i jego niesławnej kompanii wielce okazać się może pomocną. Pomoc? Pomocną? Coś nieładnie. Przydatną, o, lepiej. Ale kiedy Jaskier tam wszedł?